Taki oto objaw. Jadę sobie spokojnie, przyspieszam, będę zmieniał bieg, wciskam sprzęgło i takie coś się robi z obrotami. O, obroty dobijają do 3000, wyje. Nie spadają. Jeszcze nie wrzuciłem biegu na luzie, ja te trzymam cały czas sprzęgło. Teraz dopiero piątka. Jeszcze raz przyspieszam. Sprzęgło i obroty dobijają do 3000. Wrzucam na luz i dopiero powoli spadają. Problem będzie wymagał diagnostyki. Prawdopodobnie jakaś nieszczelność w układzie dolotowym. Tutaj zaczynamy szukać tej nieszczelności w dolocie. Tutaj teraz taki szybki sposób na sprawdzenie większej nieszczelności. Czyli po prostu zatkamy przepustnicę i przy szczelnym dolocie powinien się nie zgasnąć, by nie miał powietrza, nie? To zobaczmy, jak jest u mnie. Proszę. Wessało, a silnik dalej pracuje. Trochę słabiej, ale pracuje. Czyli gdzieś zasysa sobie z boku powietrze. Taki to szybki sposobik. Dusi się, ale chodzi. Dobra, jedziemy dalej. Szukamy. Szczelności w dolodzie. Tutaj klocek wycięty. Trzy dętki pocięte na wpaski nałożone na przepustnicę. Przepustnica, tam pedał gazu wciśnięty, jest otwarta. Ustawiłem sobie na mamacze do 2 barów i pompujemy. I tu gdzieś jest słychać nieszczelność. Gdzieś pod kolektorem. Tutaj mała, ale na pewno nie jest to za duża spiernicza. Cały czas 1,7 atmosfery ucieka. Tak to można właśnie sprawić. Nieszczelność. Cóż, trzeba rozbierać i szukać któregoś wężyka z dziurką. Okej, znalazłem tą nieszczelność. Tak jak przypuszczałem, jest to. Nie wiem, czy mi się uda ostrość złapać. O, widać tutaj pęknięcie. O. Fest. Jest to przewód próbowana odma, odpowietrzenie skrzyni korbowej. Tutaj widać jeszcze małe. Ale to jest podciśnienie od serwohamulców. Tam wszystko ucieka. Widać tą szczelinę. Spróbuję. Brakuje mi jednej ręki. Spróbuję coś tam psiknąć. Benzyna. Problemy z obrotami wysokimi. Zmiana biegów, obroty same skakały do 3000. I tak właśnie padło, że jakieś lewe powietrze. Nie krokowiec, nic innego, tylko właśnie lewe powietrze. Bo nawet jak zatkałem tutaj, ściągnąłem właśnie od filtra powietrze, zatkałem przepustnicę ręką, silnik dalej pracował, a powinien zgasnąć, bo nie miał dostępu przez powietrza, nie? Ale dalej pracował normalnie. To musiała i to jest, no jeszcze jest schowana, to jest dosyć gruby przewód. To musi być fest, pęknięcie, nie ciężko to złapać, ostrość. Że po prostu silnik, całe zapotrzebowanie powietrza przez tą dziurkę zostało ubrane.
No cóż, pozostaje ściągać kolektor, nie innego wyjścia nie ma. 15 cm rurki, cały kolektor trzeba ściągnąć. Jak tu widzicie, jakby ktoś próbował właśnie sobie szukać nieszczelności, to taki patent. Wyciąć drewniany kołek, nawinąć parę dętek. Co tu mamy? Jakąś pianę, woda z płynem. I nasłuchiwać albo słuchać, albo szukać bąbelków. No cóż. Ale usterka zlokalizowana. 2 godziny szukania i się udało. Dla kogoś jakby miał podobne problemy. Nie zaczynajcie właśnie od krokowca tak zwanego. Bo 3000 to nie jest raczej zakres pracy silnika krokowego. Wolne obroty, regulator biegu jałowego to nie są 3000. Jak wam macie podobne problemy, obroty wam skaczą, dojeżdżacie do świateł, sprzęgło, a obroty wirują do 3000 ponad i bardzo wolno spadają, to szukajcie lewego powietrza. U mnie tutaj było w najgorszym miejscu do ściągnięcia cały kolektor, a jest trochę roboty. No cóż, diagnoza jest, zobaczymy jak to wyjdzie później. Ok, walka z kolektorem skończona. Teraz można zobaczyć, gdzie było pęknięcie. Tu jedno, tu drugie. To właśnie została ta nieszczelność w dolocie. Tu mam nowe. Widać jak ten spuch. Coś czuję, że będzie walka, żeby to założyć. Mogłem to od razu zrobić, jak wymieniałem klapy wirowe. No ale człowiek się uczy całe życie. To nie jest nieszczelne, zlokalizowane, wymieniamy, walczymy dalej, zobaczymy jak to będzie. Ok, wymienione, sposób poskładane. Teraz podciśnienie jest niezłe, tam ciśnienie. Słychać jak się przepustnica. Teraz test zatkania. Nie mam jak gazu dodać. I mamy podciśnienie w miarę szczelne. Była ostra walka, ale jakoś się udało. Tutaj wymienione części. Od razu uszczelki pod kolektor. I to cholerstwo. Dwa pęknięcia. Wystarczyło do tego świrowania silnika. No cóż, pamiętajcie, zanim zaczniecie wymieniać krokowcy, sondę lambda i no, zajmijcie się podciśnieniem. Najprostsza sprawa. Narga.